Witam, witam. Dzisiaj, tak jak mówiłem, zajmę się Mitsubishi. Nie Lancer, ale z chęcią bym go nagrał, jeśli będziecie chcieli. Mowa będzie o 8 generacji Galanta. Jak mogliście zauważyć, chcę powoli zacząć wdrążać na kanale ala vlogi z udziałem mojego złomka na podwórku. Pierwszy film już wleciał, także z radością zapraszam na prezentację tego śmietniczka. Jak i sprawdzenia linków z opisu. No i subika oczywiście z dzwonem, bo czasem on zadziała. A więc tak, Galanta wprowadzono do produkcji w sierpniu 1996 roku i produkowano aż do grudnia 2005. Wychodził w sedanie, jak i kombi. Ale za to wycofano liftbacka. W Japonii kombi nazywano Legnum, od łacińskiego słowa regnum, czyli władza. W sierpniu 1998 roku doszło do liftingu. Przeprojektowano kratkę, jak i zderzak przedni, latła przeciwmgielne zyskały kształt jaja, maskę, lampy tylnie i zmieniono kolor kierunku z przodu. A w środku inne tapicerki oraz wprowadzono licznik high contrast. O wyglądzie, no co tu można powiedzieć, jest mega agresywny, przód przygarbiony, a w dodatku od boku widać, że jest znacznie niżej niż tył. Co do tyłu, to dla mnie sytuacja jak w Sylvii S15. Ma takie kształty, że wręcz błaga, by na klapie coś było. Kombi dla mnie to jakieś nieporozumienie. Ta szyba z tyłu jest ogromna. Jak w wozie pogrzebowym. Jeszcze jakby to miało funkcję. Jak w E46 Touring. Z podnoszeniem samej szyby. No nie, dobra, co ja będę się oszukiwał, co ja gadam. Brzydkie to, a ta wycieraczka jest taka mała, że 3/4 szyby będzie zawsze brudne. Idąc do środka, no może być w pewien sposób luksusowo. Zależnie od wersji oczywiście. Wyróżnić tutaj możemy wersję Eleganse i Avance. Pierwsza to wiadomo full comfort, skóry, deska, drewno, a Avance to już taki jakiś inny level. Wersja bardziej pożądana, tapicerka w zebrę oraz deska wraz z rączkami na każdych drzwiach i przełączniki do szyb z pięknym dla oka wzorem a la carbon. Avance jednak to nie tylko środek, a i inny zderzak przedni, progi, dokładka na zderzak tylni i spoiler, a w kombi lotka na klapie. Wracając do wnętrza, Galant w środku daje wrażenie takiego przytulnego. Deska jak to Japonia z tamtych lat. Jest wszystko na miejscu. A z bajerów to mamy klimatronik z ekranikiem, oddzielny zegarek na górze, no i ten licznik HC, którym ludzie się tak jarali jak sabiarze z Night Panelu. Podłokietnik, który jak się otworzy, może spełniać rolę cup holdera dla osób siedzących z tyłu. Patrząc na cały kształt, Avance wygląda pięknie, ale w środku mi nie pasują fotele, bo dają wrażenie kanapowca, jak W210. Galancik, mimo takiego wyglądu, był nastawiony na komfort, bo co ciekawe, mamy tutaj wielowahacz, na przodzie, jak i tyle. Ale to nie znaczy, że się nie odpychał i był niezdatny do szybkiej jazdy, bo wersja GTZ w USA, bo nie wiem, czy w europejskim Avance też tak było. Mamy twardsze amortyzatory, sprężyny obniżające i grubsze stabilizatory. Zazwyczaj mówi się o 4 jednostkach, a w Galancie było ich tak naprawdę 9. W ogóle Galant był pierwszym autem z GDI, czyli bezpośrednim wtryskiem. A więc tak, mamy 1.8 GDI o mocy 130 koni, a na Europę 120, 2.0, 137, 2.0 GDI to 45, 2.4 GDI to 57, najbardziej ulubione 2.5 V6 o mocy 163 do 175 koni, 3.0 V6 213 i mizerny diesel 2.0 o mocy 90 koni. I tak te 2.0 było uturbione. Czemu tak mała moc? Jedno wielkie pytanie. Dlaczego? Dodatkowo było 2.0 V6, 200 koni. I szczerze, dzięki Galantowi pierwszy raz usłyszałem o V6 pojemności zaledwie 2 litrów. Oczywiście w Europie tę jednostkę ciężko będzie znaleźć, dlatego najlepiej pchać się w Galanta z 2.5 V6 lub 2.0, ale nie GDI. W wersji specjalnej możemy użyć 2.5 V6, ale w oznaczeniu, jak widzicie, mamy TT. I nie, że przypadkiem dałem o jedną T za dużo,
tylko to jest Twin Turbo o mocy 260 do 280 koni. Mowa o wersji VR4, która miała napęd na 4 koła. Seria 1, czyli sztuki do 1997 roku, automatem Invec 2, miały 260 koni. System AEC, czyli Active Drive Control, którego możemy znaleźć w Lancerze Evolution, w skrócie wykrywa zmiany w odchyleniu auta przy skręcaniu i minimalizuje uślizg kół dzięki rozdzieleniu momentu na tylne koła. Posiada jeszcze kontrolę trakcji i stabilizacji, a wersja z manualem miała tylko system AEC, ale za to o 20 koni więcej. Co ciekawe, kilka sztuk z serii 1 trafiło do policyjnej jednostki Highway Traffic. Seria 2, czyli sztuki od 1998 roku, wychodziło w dwóch wersjach. Typ V nie miał żadnych systemów i zwykły licznik nie High Contrast. Opcjonalne były fotele Recaro i kierownica Momo. Type S miał system AEC i co ciekawe, sedan w tej wersji wychodził jedynie z automatem. Tutaj również były opcjonalne fotele Recaro i kierownica Momo. Fotele Recaro miały identyczny wzór co Avans, tylko w czerwonym kolorze. Car of the Year Edition. O tym za dużo informacji nie ma. Jest to VR4 serii 1, Legnum, czyli kombi, w białym kolorze, czarnymi skórami, z drewna mamy deskę i kierownicę. A na słupku znajdziemy naklejkę Car of the Year. Super VR4. Ilości 800 sztuk. W wersji Legnum i Galant. W kolorze Hamilton Silver i Parma Red. Co ciekawe, sedany są mega rzadkie, jak i kolor Parma Red. A co dopiero znaleźć sedana w tym kolorze? Wyprodukowano je w 1998 roku, ale specyfikacji serii 1, czyli miały wszystkie systemy. Dodatkowo mamy tutaj poszerzenia, nie w kolorze nadwozia, kozacki spoiler, czerwoną wykładzinę, Recaro i kierownica Momo w standardzie, wydech Rally Arta, karbonowe wykończenie deski, w Legnumie listwa na klapie była tytanowa oraz z tytanu były obwódki lewarka. W Japonii wersja VE z obniżoną jakością wyposażenia i stalówkach początkowo była dla policyjnych pojazdów dochodzeniowych. W Barcelonie i Wenezueli początkowo, czyli w latach 97-98, Galanta nazywano MX i MV. Na Amerykę Galanta wprowadzono 7 lipca 1998 roku. Zmienili zawieszenie przednie na kolumnę oraz oferowano tam jednostkę 3-litrową z 4-biegowym automatem. Niestety bolączką Galanta jest rdza i to taką poważną bolączką, co się przekłada na ceny, bo za 6 tysięcy mamy Galanta z V6 pod maską, klimatronik, 4 szyby w prądzie, elektryczne i podgrzewane skóry, czy berdach, czy tempomat. A za sztukę już taką serio dopieszczoną, że ktoś serducho w nią włożył, znajdziemy za 22 tysiące. Jest to wersja Avans z V6 pod maską. Generalnie mamy tylko 15 ogłoszeń. Naprawdę bardzo mało. Także ceny w dół na moje nie powinny już iść. Aż nie wiem, jak go podsumować. Auto jest takie inne. I nie mogę tego zrozumieć. Bo tak, daje mega zdziorny wygląd, ale komfortową jazdę. Jest ich bardzo mało w Europie, a ceny są groszowe. Naprawdę mega dziwny przypadek. Nic, tylko brać. I to by było na tyle. Sub z dzwonem. I co, widzimy się na kolejnym odcinku. See you later. Chyba. Kurwa. Klawiatura mi spadła.